Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na jedynym kanale stricte o chipsach na YouTubie. Ja nazywam się Marcin Włodarczyk i dzisiaj mamy jaki dzień? Chrupiątek. Dlatego też z tego względu w naszej serii o tym właśnie tytule próbujemy wszystko, tylko nie chipsy. I dzisiaj mam dla Was najnowsze chrupki ziemniaczane z Biedronki. Swoimi smakami i trójwymiarowością Biedronka postanowiła zrobić miks twistosów z cheetosami. Co z tego wyjdzie, za chwilę się przekonamy. Chrupki moim zdaniem były bardzo tanie, bo kosztowały 2,99, a będą dla Was jeszcze tańsze, kiedy za chwilę przeczytamy sobie ich skład. Posłuchajcie przez chwilę, jak ładnie brzmi ten skład. Puree ziemniaczane w proszku 34%, olej słonecznikowy 27%, skrobia ziemniaczana 27%, skrobia modyfikowana ziemniaczana, sól, aromat, cebula w proszku, pomidor w proszku, fruktoza i cukier, kurkuma w proszku, natka pietruszki, papryka w proszku, tymianek, oregano, aromat dymu wędzarniczego, ekstrakt drożdżowy i barwnikiem jest ekstrakt z papryki. Kurczę, no moim zdaniem dawno nie było tak dobrze brzmiącego składu. Skład smaku keczupowego różni się jedynie tym, że ma w sobie jeszcze kwas cytrynowy i oczywiście nie ma w nim tych wszystkich przypraw, które wymieniłem poprzednio. Jestem bardzo ciekawy obu smaków, podobają mi się również bardzo te nowe opakowania i już tutaj na opakowaniach również podobają mi się kształty i faktura razem z teksturą tych chrupków. Kurczę. Wyglądają identycznie jak twistosy barbecue. Możecie spojrzeć do środka. Jest tu trochę księżyców jak na opakowaniu, ale większość to zdecydowanie gwiazdki, które są tak naprawdę kwadratowe albo raczej heksagonalne. Jeżeli to jest gwiazdka, to jest księżyc. To czym jest to? Smacznego. Trochę gumowe, bardzo kwaśne od razu. Po którym z kolei są już słodkie. Chrupki nie są chemiczne i idą jeden za drugim, tak jak mają to w zwyczaju twistosy barbecue, więc jest bardzo dobrze. Da się wyczuć ten charakterystyczny właśnie dla twistosów końcowy posmak. Bardzo dobre, polecam, nawet jeżeli to jest ten keczupowy smak, a jeszcze nie próbowaliśmy pizzy. Na razie niech to będzie 8, po spróbowaniu pizzy wyregulujemy sobie i zobaczymy, ile wyszło. O kurde, jak tylko otworzyłem opakowanie, autentyczna pizza. Tutaj kształty mamy dokładnie te same. Smacznego. Nie wiem jak to się stało, ale Biedronka jakimś cudem zrobiła dobre chrupki. Ale tak próbuję je opisać i chyba dochodzę do wniosku, że jakimś cudem bardziej smakuje mi ketchup. Oba smaki są intensywne, to na pewno trzeba im przyznać. Próbuję już któregoś z rzędu i mam wrażenie, że coraz mniej smakują czymkolwiek. Ten smak jest w tym momencie zwyczajnie ziołowo-słodki. Jakościowo, jeżeli chodzi o te kształty, naprawdę nie odstają od oryginalnych twistosów. Naprawdę musiałem wrócić się do tego ketchupu, bo nie wiem co myśleć o tej pizzy. Ketchup po chwili odpoczynku znowu zaczął być delikatnie kwaśny. W dłuższym rozrachunku ketchup dalej pozostaje tak samo intensywny. Pizza niestety zanika. 7 na 10, jeżeli chodzi o smak pizzowy. Jak to jest, że zawsze jak ja wybieram jakiegoś swojego faworyta, to zawsze musi być na odwrót? Cóż, powiem Wam, że byłem bardzo zdziwiony po przeczytaniu tego składu. Jestem również zdziwiony, jeżeli chodzi o wrażenia organoleptyczne. Polecam, spróbujcie sami, zwłaszcza, że nie są drogie. Naprawdę w tej cenie to już chyba jest najniższa półka cenowa. Do tego naprawdę smakują bardzo dobrze. I nawet już ten ketchup nie jest tak chemiczny, jak zawsze narzekam, że jest. Od dawna nie było bardzo dobrych chrupków, a te są naprawdę smacznym odpowiednikiem zagranicznych twistosów. Tutaj możecie zobaczyć inne chrupki z serii Chrupiątku, a ja tymczasem żegnam się z Wami i widzimy się w następnych materiałach. Cześć!